Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Przemysław Gawin. Krystian Błank. Bytowia wygrywa 2-0 w Radomiu. W pierwszym meczu 4-0, to już jest łącznie 6-0. No w tym barażu Radom jak zmiażdżony. No tak, w dwóch meczu zdecydowanie. No dzisiaj może nie było tak okazałe zwycięstwo jak przed tygodniem, ale no połowa z tego zwycięstwa, czyli 2-0 się udało z Radomia wywieźć. Takie dopełnienie formalności gdzieś tutaj. W tym Radomiu się udało tego dokonać, to jest ważne. Gdzieś ta ulga już w naszych serc, w naszych sercach na stała, że tak powiem, i chyba już możemy spokojnie patrzeć i przygotować się na przyszły sezon. Ten mecz, pierwsza połowa była bardzo, bardzo nudna, bo niewiele się działo. W drugiej połowie to też nie było jakieś porywające widowisko, co tak bardzo mogliśmy zapamiętać, to jednak bardzo duża aktywność Michała Szykowskiego, która skończyła się dwiema bramkami. Bardzo dobry mecz Michała Szykowskiego. Ja naprawdę nie można wybrać innego zawodnika meczu niż właśnie Szuchu. No i też chyba należy pochwalić Mateusza Oszmańca, bo zwłaszcza za jedną interwencję widzieliśmy z dobrej perspektywy, że no wyciągnął się jak struna, jak to mówią komentatorzy. No tak, dzisiaj Żuchowski zdecydowanie na plus, chyba najlepszy zawodnik tego spotkania, jeśli chodzi o Bytowie. Nawet myślę, że nawet całego spotkania, jeżeli chodzi o obydwie drużyny. Oszmaniec bronił dzisiaj pewnie, bez jakichś błędów, bardzo pewny był w swoich interwencjach. Ta jedna interwencja, kiedy już w drugiej części, drugiej połowy mniej więcej, bardzo ładnie się wyciągnął. Tutaj to była taka interwencja naprawdę, która mogła się podobać i bardzo dzisiaj... Zaskoczyło Ciebie, że jednak nie Gerard Bieszcza? Powinno mnie zaskoczyć, tak szczerze mówiąc, ale coś tak czułem. Miałem jakieś takie przeczucie, kiedy tutaj jechaliśmy do Radomia, że może jednak ten Oszmaniec gdzieś wystąpić w bramce, bo Barasz już był właściwie pewne było utrzymanie się na zapleczu Ekstraklasy. Oszmaniec też jakichś błędów w Bytowie nie popełnił, a myślę, że pokazał coś się z dobrej perspektywy, z dobrej strony. No i były też perspektywy do tego, żeby dzisiaj mógł wystąpić, także myślę, że ten Stawski wziął to pod uwagę, że jednak w tym Bytowie błędów nie popełnił, wszedł w trudnym momencie, no ale dał radę, wszedł po długim czasie, przecież on nie bronił tak naprawdę, no to dwa lata, tak? W 2014. To jest ostatni jego pełny mecz w 2014. Tak, no to już ponad, to 2,5 roku on nie bronił na takim poważnym poziomie, bo nie liczę tego meczu z GKS-em Bełchatów, no to była minuta, dwie, kiedy on zastąpił Tomasza Laskowskiego jeszcze wtedy w Pucharze Polski, no to nie był zbyt poważny wtedy występ, ale tak to naprawdę można te jego oba występy, bo te pół godziny sprzed tygodnia i te 90 minut z dzisiaj na pewno zapisać mu jak najbardziej na plus i on może patrzeć chyba, myślę, z jakąś taką perspektywą optymistyczną na przyszły sezon. No, o tych barażach, bo musimy porozmawiać trochę o całym sezonie, tak? Może nie będzie to jakieś wielkie podsumowanie, ale porozmawiajmy o tym, co zrobił Adrian Stawski, no bo to jest jednak naprawdę wielka rola trenera, że potrafił naprawdę w bardzo trudnym momencie no niemalże wskrzesić tę drużynę, tak? Bo wiemy, jaki był już taki moment, że już naprawdę niewielu wierzyło. Ten Stawski wymieniał w wywiadzie, że te osoby, którym bardzo, bardzo dziękuję. No i naprawdę, tutaj szapoba, gratulacje dla trenera Stawskiego, bo to, co zrobił, to pokazuje, no myślę, wielką klasę szkoleniowca. No tak, zdecydowanie. No tutaj, tak jak mówiłem już parę razy, że nawet ja tutaj zwątpiłem w pewnym momencie w to utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Gdzieś w pewnym momencie powiedziałem, że no będzie bardzo, bardzo ciężko, no ale trenerowi Stawskiemu się udało, no i tak jak kiedyś powiedziałem, że jeżeli on uda mu się utrzymać ten zespół na zapleczu Ekstraklasy, no to ja mu z głębi serca pogratuluję, no to w tym momencie gratuluję z głębi serca i naprawdę, bo to był wyczyn, który naprawdę był trudny, bo trener Stawski objął niejako z marszu trochę, bez większego przygotowania tego zespołu, no właśnie Bytowie, ale mu się udało utrzymać zespół na zapleczu Ekstraklasy, udało mu się tego dokonać w miarę szybki sposób też poukładał ten zespół. No trochę mu co prawda to zajęło, ale jednak... Dużo problemów jednak. Trener Stawski znowu wymieniał problemy z arbitrami, kontuzje. No tego się nie da jednak uciec. Ale ja bym nawet powiedział, że no to co prawda pierwsze mecze pod wodzą Adriana Stawskiego wyglądały no nie najlepiej, ale im dalej to szło, no to chociaż były porażki w tych meczach, no to gra wyglądała coraz lepiej. I tutaj gdzieś było widać, że ten pierwiastek jakiejś świeżości został zaszczepiony i gdzieś to szło w dobrym kierunku.
No i w końcu to się przełożyło na to, że pojawiły się w końcu zwycięstwa, były te dwa zwycięstwa, była ta seria na koniec sezonu, te cztery mecze bez porażki. Trener miał rację, że ten pierwszy mecz i pójdzie. No tak, no i dokładnie, to tak się właśnie stało, ten pierwszy mecz i poszło dalej od tego zwycięstwa ze Stomilem Olsztyn. Gdzieś to poszło... Z Chrobrym Głogów, tak, 2-1, potem jeszcze Koniczanka i wtedy dopiero Stomil Olsztyn. No i na końcu GKS Katowice, tam 1-1, chociaż trochę szkoda, że nie udało się tam na zakończenie jeszcze wygrać tego spotkania, no ale to już przeszło do historii, a dzisiaj Bytowia, no, dwa razy z rzędu właściwie wygrała tak dosyć okazale, dzisiaj to prawda tylko dwiema bramkami, no ale ogólnie dwóch meczu. Teraz mówimy tylko dwiema bramkami, a niedawno jeszcze nie myśleliśmy, że nasz zespół w ogóle wygra. No tak, czyli w meczu 6-0. No ale Radomiak dzisiaj też nie pokazał, zresztą takie przed tygodniem wielkiej piłki. Bytowia wykorzystała błędy Radomiaka, wykorzystała to w bardzo konsekwentny i dobry sposób, na tyle dobry, żeby wygrać obydwa spotkania i utrzymać się w pierwszej lidze. Ale mnie też podobała się wiara trenera Stawskiego, bo ja mam nadzieję, że ten się nie obrazi, ale kiedyś po meczu z Sandecją na Wysoczne tak SMS-owaliśmy i napisał Przemek, teraz trochę będą mi krytykować, ale ja utrzymam ten zespół. No osoba dotrzymał, a to było dość dawno temu, za to mu chwała. No i pytanie, czy trener Stawski zostanie na przyszły sezon? No tak powiedział krótko, prowadzimy rozmowy, pracujemy nad tym. Ja myślę, że ten Stawski na pewno zasłużył, aby dać mu szansę na spokojne budowanie drużyny w przyszłym sezonie. No tak, jest to trener, który utrzymał zespół w pierwszej lidze. No to jest, to chyba takie było przed nim zadanie. No zadanie zrealizował, to jest chyba był jego główny cel. Myślę, że na nic więcej nie liczono, kiedy trener Adrian Stawski obejmował ten zespół niż na spokojne utrzymanie. Zobra, spokojne może ono nie było, no ale było... Spokojne w barażach. Spokojne w barażach, tak. Chociaż aż zadziwiająco spokojne. Chyba nikt się nie spodziewał, że tak łatwo przyjdzie Bytowi wygrać te dwa spotkania, te dwa baraże. No ale tak, Adrian Stawski pokazał, że trenować potrafi, przynajmniej tych z Bytowie, już przynajmniej pod koniec gdzieś... I potrafi odbudować atmosferę, stworzyć atmosferę, bo ten zespół to jest całkiem inna drużyna pod kątem właśnie atmosfery niż była jeszcze za Tomasza Kafarskiego. Tak, bo za Tomasza Kafarskiego coś w pewnym momencie się popsuło. No ale przyszedł trener Adrian Stawski, poukładał to w końcu. Może nie przyszedł, cały czas był. Tak, ale tak już mówię to tak trochę bardziej, że przyszedł na to miejsce pierwszego szkoleniowca, bo jednak on był tylko asystentem, no kilku z kolejnych trenerów. W końcu nadeszła jego kolej, wykorzystał tę szansę. Warto byłoby to kontynuować, myślę. Warto byłoby przedłużyć tę jego szansę, tę jego takie marzenie, można powiedzieć, prowadzenia tego zespołu, bo skoro wyszło teraz, to czemu by miało nie wychodzić dalej, skoro on zna już tych piłkarzy, zna ich od lat. To jest trener, który pracuje z Łukaszem Wróblem od momentu, na przykład, kiedy on przychodził do tego zespołu. Także no to już jest wieloletni, wiele lat pracuję w tym zespole, poznam już tych zawodników wszystkich i na pewno jest to trener, który może w przyszłym sezonie powalczyć o jakieś cele. Ja nie mówię, że o awansie, no bo to już nie popadajmy w paranoję tutaj. Ja myślę, że spokojne budowanie zespołu w przyszłym sezonie na środek tabeli, taki powinien być cel na następny sezon, aby odbudować to, co się stało w tym sezonie, bo to było naprawdę niedopuszczalne i spokojnie, jeszcze raz spokojnie budować ten zespół. No tak, tutaj też by się przydały jakieś mądre wzmocnienia na niektórych pozycjach. Myślę, że do ataku ktoś by się tutaj przydał jeszcze do pomocy Januszowi Surtykowskiemu. Także no, po prostu trzeba trochę wzmocnić ten zespół, dać spokojnie popracować Adrianowi Stawskiemu i zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Jeżeli pozostanie trenerem Drutych Zbytowi, no to zobaczymy, jak mu to wyjdzie w sezonie 17-18. No zobaczymy, no to był taki, już nie będziemy tutaj mówić tak daleko o przyszłości, bo jednak czas jednak na wakacje, prawda? To był taki sezon, myślę, bardzo różny, bo przecież z jednej strony fajna przygoda w Pucharze Polski, potem wielki zawód w lidze, walka o utrzymanie, a w końcu udało się utrzymać poprzez te baraże. No i dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami w tych odcinkach na gorąco w tym sezonie. Działo się dużo. Na pewno to taki był czas. 38 odcinków chyba już nakręciliśmy na gorąco, także no, sporo. Sporo już tego zeszło, sporo tych meczów było, tam sparingi, mecze ligowe, baraże, Puchar Polski.
No ale fajnie było tutaj sobie tak komentować gdzieś te spotkania, siedzieć na przykład jak dzisiaj na ławkach, czy gdzieś stać na tych różnych stadionach, czy to byliśmy w Katowicach, czy na przykład w Gdańsku, kiedy był mecz przy Traugutta, sparring. Trochę tych stadionów odwiedziliśmy, też ładny stadion w Tychach. Dzisiaj też ładny stadion mamy, możemy gdzieś tam odwiedzać te stadiony, także to jest też fajne i też fajnie czasami coś po tym meczu powiedzieć. No to co, do zobaczenia mówią Szymon Gawin i Krystian Błank.